Witam na holu. Ho, ho, holu. A tak w ogóle to od rana przesyłam filmik. Nie chcę się przesłać. Więc nie wiem, czy on będzie. Dzisiaj jest co poniedziałek u mnie. No. Także cierpliwości. Cierpliwość tylko nas uratuje. Było źle, później było lepiej i teraz znowu coś tam. Cofa mi te filmiki, nie wiem, nie chcę się przesłać. Chyba za długi, bo 40 minut ponad ma chyba on. Więc nie mogę takich długich kręcić, bo nie przesyła się. No i co? Mamy hol z Biedronki. Biedrenkę, Biedrenkę. Na tyle. Widać. 328, 328, 26. No. No i dobra, i wam pokażę, co kupiłam. Aha, Biedronka, Biedronka. Tylko do Dino zajechaliśmy po ziemniaki. Bo w Biedronce były tylko młode i to po 4,99, więc nie było żadnych innych. Ani jednego innego ziemniaka, tylko młode po 5 zł. No więc. Siłą rzeczy zajechaliśmy do Dino po drodze, bo mamy i kupiliśmy tak, dwie zgrzewki Polaris wody, dwie zgrzewki dla kotów, taki Whiskas duży, on był w promocji, Jezu, kichać będę. $32.49 minus 5,50, $26.99, tak, za ten Whiskas do 75. No i były jeszcze saszetki w promocji, druga za 50% taniej, więc takie 8-paki, 2 4, 5, 6. 6 ośmiopaków, 2 drobiowe. Tylko niestety, bo był ostatnia paczka, znaczy ostatni karton, jedyny tam. No i niestety w sosie. Były tylko, no ale trudno, to mamy 2 drobiowe i 4, 2 ostatnie drobiowe i 4 takie mieszanki, wołowina, kurczak, jagnięcinia, drób, a to są kurczak, kaczka, drób, indyk, no, tu też jest z drobiem, więc będą miały różne. Bo z galaretką to fajnie wychodzą tak cyk do miski już, a te to w sosie to się gorzej wyciąga po prostu. Niekiedy połowa zostaje w tej saszetce, no ale nie było wyjścia. I siły już jechać gdzie indziej, bo mamy godzinę, powiem wam, 20:20. No, a ja cały dzień robiłam, ręce mi wchodzą tam, gdzie wychodzą. Bo czyściłam parasol i krzesło, ale tylko dwa wyczyściłam, bo już nie miałam siły, po prostu już mnie ręce bolą. Mamy jeszcze wybielacz, bo zużyłam do czyszczenia krzeseł i parasola. Wzięłam też, osiadka się urwała, pieczywo wzięłam, bo mamy resztkę chleba. Ale z racji, że od razu przyjechałam i rozpaliłam grilla, bo będziemy robić sobie na kolację grilla, to dobrałam jeszcze bułki. I wzięłam 4 codzienne, 2 czosnkowe i 2 gryczane, tu są na dole, żeby na rano było od razu. Mamy taśmę życia, taśmę, bo zostały 2 ostatnie rolki, więc trzeba było, a poza tym auto pójdzie do naprawy chyba w czwartek, więc nie będzie jak pojechać, a ja już nie miałam nad ziemniaków ani nic w domu, więc trzeba było pojechać.
pokarmy dla kotów, po ziemniaki i coś tam, a resztę to się dobrało, no. I tu mam jeszcze całą siatę zakupów. I mamy tak, 3 pomidorki malinowe. One były w promocji za 9,49 chyba. I w sumie ja wzięłam 3. I tam jeszcze zostały takie 2 zdeptane już. No. Więc dobrałam. Wzięłam jajka. Bo jajka poszły. Poszły i nie wróciły. Mamy tak, 2 jogurty greckie. No bo ostatnio używamy jogurty. Wziąłam 2 skyry, te biedronkowe. Ale była tylko jagoda i czerwona, czarna porzeczka. Albo naturalny był jeszcze. No ale naturalny to... To nie, my chcieliśmy naturalny. Mamy 2 flaszki mleka. Ale taka jestem zmęczona, że chyba zjem i od razu się położę. O masakra. Makaron był z promocji, 2 plus 1 z tej firmy. Pastani. Dobrze czytam, pastani? Czy pasanti? Pastani. To wzięłam kokardki. Wzięłam takie gniazdka, bo mam mięso mielone, zamrożone. Może zrobię takie gniazdka z mięsa. Nie wiem, zobaczę. To tak, mamy kokardki, gniazdka. I takie te świderki. Świderki, kolanka, nie wiem. Coś się zrobi z makaronu, bo makaronu dawno nie kupowałam i nie było makaronu. I teraz tak, hit nad hity. Kawa Chibo Exclusive. Jak ja zobaczyłam na paragonie, to myślałam, że mi serce pęknie, że ta kawa jest po 18 zł. To normalnie chyba ją na święta zostawimy. Tą kawę. No nie śmiej się. Taka kawa. Wzięłam taką szynkę. Szynka z wędzarni. Wzięłam w kawałku, bo wszystko było wybrane. A jak było, to po 5 plasterków. Więc wzięłam taką w kawałku. Tu jest 30. 36 deko. To akurat tak kiedyś ją mieliśmy, ona jest smaczna, dobra. Wzięłam 2 razy eksportową szynkę. Wzięłam filet pieczony z kurczaka. Ona też jest smaczna, ta szynka. No i grill. Grill rozpaliłam i wzięłam kiełbaski. Takie na grilla nowe. Gdybym wiedziała, że będziemy zajrzeć do Dino po ziemniaki. Bo to już przy kasie staliśmy, no ale jakoś nie pomyślałam na miejscu. To bym wzięła po prostu surową polską na grilla. A w Biedronce wzięłam takie kiełbaski w stylu włoskim. Zaraz będę smażyć je. Kiełbaski pokazam, tak? W stylu włoskim. Nie wiem, nie jadłam ich. I wzięłam takie typowo na grilla sweet chili kiełbaski i z boczkiem i z serem. Więc zaraz będziemy kosztować, czy to w ogóle smaczne jest. Ogólnie jestem tak, że po prostu nie wiem. Wzięłam jeszcze takie cielęce. Z cielęce, chciałaby cielęce, kiełbaski z szynki i cielęciny, no tu jest cielęciny 10%, no dobra, powiedzmy, no ale one takie parów, takie winierki, takie winierki. I będę robić troflaki, bo były flaki, więc wziąłam 2 przyprawy do flaków, bo nie byłam pewna, czy mam, może jedną mam.
Wzięłam ćwiartki tylnie z kurczaka, one były w promocji też, bo robię flaki na ćwiartka, gdzieś tam nawet jest przepis już z flaków, jak ja robię, bo zużywam jeszcze później to mięso z kurczaka. No i dwie paczki flaków. No i to całe są zakupy. Za 330 prawie złotych, no. Nie wiem, gdzie to wszystko. No karmy wzięliśmy dużo dla kotów. To będzie na trochę. Te kiełbaski też praktycznie wszystkie po dyszce były. No i w sumie widzicie. Było i nie ma. To ja idę kiełbasę wrzucać na grilla. I się męczyć dalej z przesyłaniem tego filmiku. A jak nie, to nie dzisiaj, to jutro. Co zrobię, jak nic nie zrobię. Dzięki za oglądanie. Do zaś.